i nagranami zawodników od obydwu zespołów, obsadę sędziowską, mecz o mistrzostwo Eminy w drugiej ligi, Siarka Tarnoczek, Kotwica Kołobrzeg. We'll be right back.
Kołodczyk, wynik bezbramkowy, ale myślę, proszę Państwa, że dziękują obydwa zespoły i szczególnie nasz zespół, który miał troszkę pana Skowrona, spółka Tarkom, przedsiębiorstwo biobranżowe. I proszę Państwa, bramka dla drużyny gości, a jej zdobywcą grający z numerem 25 Jakub Bojas. Pojazd na jego miejsce dobry wchodzi numer 17 Grzegorz Goncerz. Żółtą kartką w zespole Karno ze Stysiarki, ukarany został grający z Mędzi. Dzień dobry.
76 minuta, rzut karny dla naszego zespołu. I proszę Państwa, bramka dla naszego zespołu, a jej zdobywcą. Żółta kartka dla Igora Włosia. Porażka naszego zespołu, aczkolwiek troszkę inny. Chciałbym podziękować szczególnie kibicom, którzy do gra naszego zespołu mimo wszystko da nam końcowy efekt, jakim będzie utrzymanie. Serdecznie dziękuję kibicom i dziękuję zawodnikom, którzy tak, że potrzeba troszkę szczęścia. Dzisiaj tego szczęścia nie było. Początek w naszym wykonaniu, te pierwsze fragmenty na pewno bardzo dobre. Mieliśmy stały fragment, od razu mogliśmy strzelić bramkę. Następnie oddaliśmy trochę pola gospodarzom i nie byliśmy do końca aktywni w obronie, przez co Agudo z racji na swoją mobilność i bardzo dobre wyszkolenie techniczne siał trochę spustoszenia i bardzo ważna interwencja Neugebauera po rzucie
z autu, jeżeli dobrze pamiętam, to piłka szła w okienko, wybronił, więc na pewno nam pomógł. Druga połowa, stały fragment, od razu piękna bramka Kuby i zaczęliśmy, wydaje mi się, że kontrolować to spotkanie. Następnie znowu stały fragment, również bardzo piękna bramka Pawła Łysiaka, i gdzie wydawało się, że będziemy kontrolować ten mecz już do samego końca i poczekamy, żeby go zamknąć w odpowiednim momencie, no to przydarzyły nam się dwa błędy. W środku pola, następnie rzut karny i przywróciliśmy nadzieję kibicom z Tarnobrzegu i drużynie Siarki, że mogą osiągnąć tutaj korzystny rezultat w meczu domowym. Jednak tak jak mówiłem, drużyna wykazała się ogromnym charakterem, ogromną energią, ogromną wiarą i wytrwaliśmy do samego końca w tych strugach deszczu. Ja osobiście bardzo się cieszę, jestem zbudowany postawą drużyny i wierzę, że wracamy na właściwe tory również, jeżeli chodzi o mecze wyjazdowe. Przegrany mecz to na pewno nas nie cieszy bardzo, jesteśmy smutni. Wszystkie statystyki, jeśli chodzi o sytuacje groźne, stwarzane sytuacje bramkowe, ilość rzutów rożnych, rzutów wolnych, wszystko jest po naszej stronie, ale najważniejsza statystyka, która jest najważniejsza dla wszystkich kibiców, jest taka, że przeciwnik wygrał dzisiaj 2-1. Pierwsza połowa, jestem bardzo z pierwszej połowy zadowolony z pierwszych 37 minut, bo uważam, że mieliśmy pod pełną kontrolą sytuację, stwarzaliśmy wiele sytuacji bramkowych. Trzeba być odpowiedzialnym za tę sytuację, bo stwarzaliśmy chyba 4 sytuacje dogodne do zdobycia bramki. No i oczywiście zabrakło tego ostatniego podania, no i tego wykończenia, tego skuteczności, co wszyscy ładnie nazywają. Tak więc z pierwszej połowy jak najbardziej, oczywiście ostatnie 5 minut troszkę przeciwnik nas przycisnął do obrony niskiej, ale my jesteśmy przygotowani, żeby grać w obronie niskiej i też nie tracić bramki. Tak więc pierwsza połowa zdecydowanie pod każdym nawet statystyk była ciekawa. Stworzyliśmy kilka fajnych sytuacji, pojedynków 1-1, które ćwiczyliśmy na treningach, że musimy wygrywać pojedynki 1-1, jeżeli chcemy robić różnicę na boisku i zdobywać bramki. Druga połowa, dużo korekty było, jeśli chodzi o to, że co mamy zrobić, żeby było jeszcze lepiej, bo jak jest wynik po pierwszej połowie 0-0, no to pewno musimy dążyć do doskonałości, żeby jeszcze poszukać tej bramki i jeszcze lepiej grać. Tracimy bramkę z rzutu z autu, który ćwiczyliśmy 2 dni. To jest taki aut jeszcze, który straciła reprezentacja Polski, którym jeszcze mówiliśmy o pewnych sytuacjach, że tu musimy być skonserwowani, umiejętność wybicia. No ale to jest piłka nożna, jednak niefortunne wybicie piłki, gdzie tą piłkę wygrywamy z autu, spada pod nogi zawodnika, który pięknie zdobył bramkę, jest chyba z przewrotki, jak dobrze pamiętam. No i automatycznie mecz się od razu zmienia w tym, że my musimy gonić za wynikiem, a przeciwnik, można powiedzieć, umiejętnie kontrować nas. No i tak ten mecz już wyglądał do końca sytuacji, że my staraliśmy się sytuację stwarzać, natomiast przeciwnik kontrował. No i była sytuacja znów stałego fragmentu gry, znów niefortunnego wybicia piłki pod nogi przeciwnika i uderzenie w samo okienko, jak dobrze też widziałem, w samo okienko. Natomiast my mamy swoje sytuacje do zdobycia na 2-1, to cieszę, że zespół reaguje, dąży dalej do tego, żeby, mimo że 2-0, dąży do tego, żeby dalej zremisować bądź walczyć o zwycięstwo. No, zdobyliśmy tą bramkę bardzo ważną na 2-1. Przeciwnik już troszkę grał na czas, tak więc to też nam nie utrudniało nam trochę to, że jednak nas wybijał z tego rytmu, ale mieliśmy te swoje dwie sytuacje. Tym Pawłem Rus i jeszcze nie chodzi, kogo wymienię teraz, ale mieliśmy bardzo dogodne sytuacje do tego, żeby zdobyć te bramki. No i nie strzelamy tych sytuacji. Natomiast przeciwnik strzela piękne z trudnych sytuacji, a my z łatwych nie strzelamy na tą sytuację, przynajmniej 2-2. W całokształcie meczu uważam, że nie zasłużyliśmy zdecydowanie na porażkę. Minimum remis, jak nie większa wola walki i determinacja naszego zespołu. No ale to jest futbol. Jednak nie liczą się tylko, można powiedzieć chęci, zaangażowanie, walka, zespół, że dobrze reaguje, tylko też na to, żeby zdobywać bramki. Na pewno ważny był mecz o to mentalnie, żeby jednak w Tarnobrzegu walczyć dla kibiców, dla wszystkich, żeby tutaj była taką twierdzą Tarnobrzeg, jak chcemy grać o utrzymanie, bo trzeba to nazwać po imieniu, bo tak jest, no to musimy te mecze wygrywać u siebie albo zdobywać punkty, no to jest ważne, jeżeli nie może wygrać, to przynajmniej z remisu. Nam się to nie udało. Na pewno zawodnikom dziękuję za zaangażowanie, bo była wola walki, determinacja w końcówce niesamowita, no ale zabrakło, jednak musimy jeszcze lepiej grać, musimy jeszcze więcej wymagać siebie, więcej miejsc, żeby przeciwnik stwarzał sytuację, jeżeli chcemy punktować w najbliższych meczach.